w lesie. A, widzisz. Kto buduje bunkry w lesie, co nie? A niepozornie. No, bardzo nisko. Jak na Chińczyków, a nie na Rosję. Oczywiście. Mądrości ludowe. Tym razem się wyposażyłem w latarkę, bo ostatnio tak o, z miejsca żeśmy pojechali na takie właśnie ruiny. O, i na wstępie wita nas symbol. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm... Jak się bunkier miałby zawalić taką sam z siebie? Chyba nie po to był zostawionowany. Plafony takie. To jest konstrukcja z bunkra tego lotniczego. No, tak przysypany ziemią, co nie? Taki hangar. Powiem ci, że bez latarki to byśmy byli kuźwa głupi wchodząc tutaj. Cały czas konsumpcja. O. Tak, tak? Zobacz. Co to jest? Gniazdowisko na nietoperze. I prawdopodobnie chodzi o to właśnie, że te pustaki miały być na ten. A, widzisz. Możliwe. Możliwe. A gdzieś czytałem właśnie o tych nietoperzach. Gdzieś mi się to rzuciło. Coś tutaj pożar był, czy co? Że to takie ciemne? No tak wygląda. Bo tu ponoć jest jakieś stanowisko dowodzenia. Kafelki! Jest luksus, to chyba... Tak, masz kibelki. Są kibelki. Radzieckie, gdzie radzie? No. Ale patrzysz, muszą się zawalować, zobacz. Raźnie we dwóch się zwiedza. Jasne. Ja pierdzielę, jak to rozległe. Ty, bo nam motory zajebią. Uuu. Nie rozumiemy nic niż żeby wyjść. I'm the one at the sail. I'm the master of my CEO. The master of my CEO. I was broken from my... Patrz, tam jak to wyjście jest. Siad. Skojarzyło mi się to z tym, z obcym. Ale nie mamy tego. Pik, pik, pik. Young age, I'll get my sock into the mass and writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the view. O, tak powiem szczerze, na Mazurach z tych obiektów po niemieckich też trzeba wjeżdżać dla tego wybór. Gdzie o, trzeba uważać. Z tydzień po... Na szczęście Ruscy lali tyle betonu, że nie ma strachu, że coś się zawali, co nie? Chociaż ten beton taki rozrabiany. Szczególnie w obiektach militarnych. Nie zauważy. To tylko partyzantów tu przysłuchasz. Tak, to zamurowane. Jakbyś na siłę by przeszedł. Powiem ci, że to znowu wygląda jak ze sceny jakiejś, kurde. A ty chciałeś już jechać? Nie. Może nie. Miejsce idealne na apokalipsę, jakby nas kiedyś coś. No i tu chyba jest... No. Czekaj. Mrówki mnie oblazły. Dobra, tędy, tędy czy tędy? Myśmy pojechali za pierwszy razem tędy. Wrąbaliśmy się niesamowicie, a teraz wróciliśmy stąd
stamtąd, więc jeżeli już, to lepiej wybrać tą drogę, jedną czy drugą, ale ta jest lepsza, ta po lewej stronie, to jedziecie tą drogą, później jest w prawo i w lewo. To może to jakoś zaznaczę na mapie, ale zdecydowanie tamta droga jest lepsza i szybsza. Bolesławiec. O, fyte. To czekaj, to Google Maps. Bo przecież nie może być normalnie. Miało być prosto i jest prosto. Ponoć wszystko zarosło. Widać coś? Cegły takie rzeczy, widzisz? Ha! No mówi, że będzie widać. No to ledwo widać. Gdyby się nie rozglądał, to tylko w życiu nie zobaczy. Ja nadal nie widzę. No, rzućmy okiem i jedźmy jak coś to dalej. Nie o to chodziło. To się nie uda, chyba. To grozi zawalenie. Znikomne byłoby tu jechać. Tędy nie. Nie da rady przejść tędy. Może do piwnicy. Jest desant. Ciekawych atrakcji miasta Bolesławiec jest wiadukt kolejowy i właśnie to ten wiadukt przyjechaliśmy zobaczyć. Prezentuje się całkiem nieźle. Tutaj jest, kurde, tam był wjazd. Ale miejscowa, co? Tak, tak, na dół. Stare Jaroszewice, najprawdopodobniej ruiny kościoła ewangelickiego. Jak to żeśmy przed chwilą ustalili, jak już widać wieżę, to już jest zajebiście. Kuźwa, ciężko przeoczyć tego skrętu. Oho! Ja bym dalej nie wjeżdżał. Tam było przejście. Oh no, I said too much. I said it all. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up to. And I don't know if I can do it. No, I said too much.
Wybierz film. Wybierz film.